Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek przygód Kazimierza w grze... Żartowałem, Farmers Life! Dobra, słuchajcie, co my dzisiaj będziemy robić? Będziemy tak, ogarniać tutaj cały ten przybytek, bo już się kuźwa żarty skończyły. Ja nie wiem, o co tu chodzi. Te owce robią co chcą i tak dalej, w związku z tym ja i tak się nimi nie zajmuję, idą na sprzedaż. I to jest pierwsza rzecz, jaką tu zrobimy, to trzeba to wyłapać, to badziewie całe. Bo się tego namnożyło i to powiem wam szczerze, dziwne, bo bez karmienia. Także one się rozmnożyły na głodniaka. Wszystko wygłodniałe jest. Oj, przepraszam, panią chciałem kliknąć, pyk, i pyk, dobra, to bierzemy. Jak widać, one się dalej rozmnażają, także nie ma to tamto, trzeba pozbyć się tego tałataństwa. Wełna się kompletnie nie opłaca, dla mnie przynajmniej, do ogarniania tematu, ze względu na fakt, że jest po prostu ciężka. I co, ja was wszystkie prowadzę? Co ty pierdzieliśmy dzisiaj, kuźwa? Mnie głowa boli, więc bardzo proszę współpracować, dobra? O, takie coś. Dobra, chyba większość wyklikałem. Dobrze, proszę państwa, nie będziemy się tym... O, jakie, kuźwa, normalnie się czuję jak baca. Bez kitu. Która to jest na osi? Lecimy do PGR-a. Dobra, nie będę się bawił w owce. Nie będę się bawił w owce, to się nie opłaca kompletnie i tak dalej, i tak dalej. No, ten już kuźwa mi marudzi tutaj od rana. Ja pierdykam. To jest coś niebywałego, po prostu nieprawdopodobnego. I jak to może tak? Halo, ale proszę się wyrabiać tu w bramę. O, ty synu, ale nie ta kurwa, ty blada, ale ją wytegowało. Łociu! Wii! Kuźwa! Kałabanga! Cholera, wojownicze owce ninja, kuźwa. Nie wierzę w to, co widzę. Po prostu masakra. Dobra, ja was nawet nie będę z tego gówna czyścił. Ja już mam was na tyle dosyć, ale cholera... No, powiem szczerze, zaimponiło mi, kuźwa, te skoki. Naprawdę. Jeszcze czegoś takiego to nie widziałem. Ale można i tak. Przestań prowadzić. Ty się sama prowadzisz, dobra. Czy ktoś jeszcze się prowadzi tu ze mną? Widzę, że są chętne, dobra. To już nie opuszczaj swojego stanowiska. O, tu przestań prowadzić. Czy ja kogoś jeszcze prowadzam? Kurna, jak w przedszkolu, ty. Kaziu. Nie trzep na mrozie, bo ci zamarznie, zobaczysz. Siema Piotruniu, słuchaj, bo ja muszę ten cały inwentarz tutaj sprzedać, bo kuźwa mam dość. O, ty panie. To wiesz co, to może ja je jednak wyczyszczę. Cholera, nie wiedziałem, że to aż taki spadek ceny będzie. Dobra, chodź na tu, kuźwa, was tego gówna wyprzątnę, bo naprawdę, bez kitu, aż wstyd. Tylko to trochę zajmie. No, ale generalnie, o co tutaj, po co my tutaj przyszliśmy, po co my tutaj jesteśmy, oprócz sprzedaży tych cyrkowych owieczek, to jeszcze dodatkowo, tak sobie pomyślałem, a może by kupić ten wóz i go wypróbować, czemu by nie, bo w sumie jakoś tak lepiej wygląda niż to, co my tam mamy, do przewozu jakichś tam rzeczy i tak dalej. Może i się przyda. Tego nie wiemy. Natomiast to już będzie chyba trzeci wóz, jaki będę posiadał. To kuźwa, ja więcej wozów posiadam niż ciągników. Ciągnik... Ino jeden.
Dobra. Co to tam? Aha. Dobra, Kazika coś tak podnosi, góra, dół, góra, dół. Ja wolę nawet tam w dół nie patrzeć, bo nie wiem, co on robi. Burek cię nie pocieszy, bo cholera wie, gdzie on poszedł. To... Ja Burka to już nie widziałem tu od kilku tygodni. Skąd ja mam wiedzieć, gdzie ciul się szlaja? Pewnie ugania się za jakąś wredną świnią. Wróci. Za tęskni to wróci. Nie martw się, Kaziu. Wszystko będzie dobrze. Naprawdę. To nie czas na ckliwe historie. Tu trzeba handel robić. Dobra, nie chce mi się ich... Naprawdę nie chce mi się ich wszystkich myć. O. Albo ich się chce, bo cena, kuźwa, podskoczyła ostro. Dobra, Piotruniu, robimy handelek. O, a dlaczego ona kosztuje... Bo jest lepiej upasiona, dobra. Dobrze. Piotruś, ty wiesz, że ja... Ale tu to żeś, kuźwa, przesadził. Sprzedajemy te owce, które są czyste, a te, które są brudne, to do czyszczenia zostaną. Dobra, tutaj i tak ta cena do dupy jest, ale niech ci tak będzie, Piotrusiu. O. Cześć, następnym razem to ci setkę tutaj przyniosę i zobaczymy, co powiesz. Dobra, jakoś to idzie, jakoś to tam będzie, o. Elegancko. Dobra, i teraz łatwiej będzie wyczyścić te pozostałe. Ile my tam mamy? Łoty panie, ponad 104 tysiące. Rewelacja. Powiem szczerze, żyć nie umierać. Takie tu oto rzeczy Kazik robi, kuźwa, takie biznesy kręci, że ja jestem pod wrażeniem. Natomiast ktoś tam napisał, że tutaj w trakcie małżeństwa z Helenką to Kazik to się zrobił bogaty bardziej niż jak był kawalerem. No i w sumie jakby się tak nad tym zastanowić, to rzeczywiście macie rację. Jak to się, kuźwa, stało? Czy on otrzeźwiał? Czy po prostu żona go tam przypiliła? Nie no, po prostu... Słuchajcie... Jak facet nie umoczy, to mu się na mózg rzuca. Więc wiecie, nagle, jak ma żonę i se te gesty śmegesy porobił, aczkolwiek to tak tylko w wirtualu, z tego co widzę, to mu się umysł otworzył, rozejrzał się, dostrzegł szersze horyzonty i zaczął kręcić biznesy. Chciałem lody powiedzieć, kurwa, ale nie. Ale Kaziu, słuchaj, przestań, kuźwa, tak sapać tutaj, bo ty myślisz, że ja w postprodukcji to wyciszę? Że to się da? No da się, kuźwa, ale ty nie musisz o tym wiedzieć, no. Nie sap mi do tego mikrofonu. Bo ja staram się cichutko oddychać, spokojnie. Dobra, ty baranie pierdzielony, kuźwa, przyjdziesz tutaj, siulu zasrany, czy jak mam cię wyczyścić z tego gówna, ty? A może ty już jesteś wyczyszczony, cholera cię wie. Ale nie wyglądasz. Dalej, jaki był obstrany, taki jest. No ale dobra, no niech mu będzie, no co mu tam będziemy bronić w gównie chodzić, nie? Tak czy inaczej, słuchajcie, ja już się nie mogę doczekać wyjątkowo wiosny, bo trzeba będzie, słuchajcie, ogarnąć temat... Zamknij japę, kuźwa. Trzeba będzie ogarnąć temat tego... siewów. Bim bam bom, tak, Piotrek. I dodatkowo chciałbym przetestować ten rozrzutnik, nie? Także takie tu oto rzeczy będą. O, a ty, Piotruniu, nie bimbuj i nie bimbaj, tylko dawaj pieniądz, bo zobaczysz, jak tutaj ładnie trzepiemy hajsiwo. Owce same się rozmnażały, nawet ich nie karmiłem, więc za darmochę. Ale mogłem je jednak pokarmić, to byłoby jeszcze więcej. To by ciul dorzucił, ale nie, bo już nie miałem siły się tam z nimi szarpać. Widzieliście, co się tam działo. A teraz troszeczkę mniej owieczek jest, ale tam zostały jeszcze owce, także na spokojnie, znowu je zostawię tam na ruski rok. Mówiłem, że ten baran nie wyczyszczony jest, albo to nie był ten. Muszę sprawdzić tablicę pod ogonem.
No i znowu zrobimy taki taką hurtową wyprzedaż, wietrzenie magazynu. Ty, a ty jaki ty? A on gdzieś się upasł. Ale gdzie? Jak ja mu żarcia nie dawałem, ale 1400, no dobrze, dobrze. Piotruś, bardzo miło mi z tobą robić interesy, 116 tysięcy na koncie. Kazik, zamknij japę, bo naprawdę cię zaknebluje. No kurwa, no co ty? Ciula ze mną lecisz. Zobaczmy, po ile konie stoją. Konie. No, konie, to konie ładnie. Konie, tak, konie, koniu nie są w bardzo dobrej cenie, koniu nie są. Dobrze, idziemy w takim wypadku do Stacha. Stachu! Bo ja po włos przyszedłem. Przyszłem, znaczy się. Ty mnie papugujesz, czy co? Przedrzeźniasz? I to byłby... To byłaby ta przyczepa. Wielka i ciężka. Kuźwa, nie wiem, brać czy nie brać. To może... To, dobra, bierę. Ale nie wiem, czy nie popełniłem ja błędu. A burty... Ła, typa, burty się otwierają. Orzesz ty, synu. No to będzie teraz. I to z dwóch stron nawet porobili. Bogowie. Ale kurde jaja. No i dobrze, i dobre. Bardzo dobrze. Taki wóz się przyda. Bardzo dobrze. Nie wiem, co ja tam właduję, ale się przyda. Stachu! Może jeszcze jedną beczkę mi sprzedaj. Dziękuję. Dobra, wracamy do siebie. Taka hurtowa sprzedaż owiec, to powiem szczerze, całkiem niezły pieniądz przyniosła. I dobrze. Prawidłowo, tak być powinno. Zobaczmy teraz tylko, jedynie, jak wygląda sytuacja na posesji. Kaziu, ale ty wiesz, że to gówno to zamarznięte jest, nie? Także się nie tam niczym nie przejmie. O. Chodź tu, ty baranie, ty. Po co żeś się tam wepchnął? Kto ci kazał wsadzać w taką ciasną szparę? Dobra, to jest samiczka, dobrze. To jest też samiczka, dobrze. Tutaj jeszcze mamy od ciula i jeszcze trochę. To jest samiec, to jest samiczka. Ale będzie z tego, kuźwa. Samiczka. Samiczka, jak tu gówno poukładały ładnie. To widać, że samiczka. To samiczka. To też samiczka. I tu mamy samczyka i samiczkę. Dobrze. Niech już będzie moja strata. Ja je tam będę karmił, nie ma problemu. Już, zaraz im dorzucimy. Na spokojnie. Żeby nie było, że się Pabelu spastwi nad zwierzętami, bo to karalne jest. W związku z powyższym, proszę bardzo, elegancko, ile tam, 28 wchodzi, nie? I tak też zrobimy. Także już luz, będzie gitara. Ciach. Proszę uprzejmie. Pyk. I zapraszam towarzystwo tutaj do jedzenia. Halo. Kto to tam taki niedorobiony jeszcze? Ten tutaj baran, o. Ty, jaja, jak kurno. Ale naprawdę, Helenka, to by mogła się wziąć, kuźwa, za robotę. A czy jagniątka, to one nie jedzą... z dużego paśnika? Chodź, jagniątko, bo ty to... Chodź. No, widzę, że chcesz. No. No, wsteczny. O, sprzęgło jedynka i włączamy się do ruchu. I proszę żyć. A tutaj towarzystwo to też czeka na zaproszenie. Proszę nie wąchać sobie tyłków. Halo. Idziemy jeść. Niam, niam. Chodźcie. Hono, wszystkie. Tu ze mną. Jagniątka też. Elegancko. Pyk. Kura spierdziela. Bo kura nie żre. Proszę się tutaj ustawić ładnie. Dwuszeregu zbiórka. I teraz tak, do koryta już. Sru.
Kaziu. No dobra, chyba wszystko jest ogarnięte. Czy coś tutaj... A co się nie da tutaj wsadzić, jak tu kuźwa nic nie masz ty? Chciałem zobaczyć tylko ile jest w środku. Kazik, ty mnie przy życiu trzymasz, naprawdę, ja kiedyś nie wytrzymię. Mówię ci, nie wytrzymię kiedyś i skończę tę serię. A to by się widzowie, kurna, normalnie bojkot byłby pewnie. Dobra, bieramy wiadro, słuchajcie, bo trzeba tu jeszcze jedną beczkę dostawić. Kuźwa, za biznesy trzeba brać, a nie... Chocki, klocki. A, kurczę blady, kunie jeszcze. Czekajcie, kunie jeszcze trzeba będzie nakarmić, ale to najpierw załatwmy beczkę. Jak to się robiło? Nalej do pełna. No to lej. Ja ci nie bronię. I podnieś. No właśnie, trzeba by tego burka poszukać, bo rzeczywiście, wy tam się też dopytujecie o niego. Ja go w sumie dawno nie widziałem. Nie wiadomo, gdzie ciul poszedł. To poszukamy kiedyś. Dobra, 56 biorę. Idziemy kunie ogarniać. I przede wszystkim zobaczyć, czy łaskawie już krowy urodziły, bo przecież to już naprawdę jest coś nieprawdopodobnego, żeby tak tyle to trwało. Dobra, to ogarniamy. 20. No ale 28 chciałbym, no. Dobra, i tu też 28. Zapraszam na wyżerkę. Wszystkie zwierzęta. Te ładniejsze i te brzydsze też. O, po porodzie. Zdrowieje. Bardzo dobrze. I upasiona jest tak, że ona dalej wygląda, jakby w ciąży chodziła. A czy pani to też urodziłaś? A nie, pani to kuźwa jeszcze nie wiem. Na co pani czekasz? Aż pani tam ręcznie wyciągnę, nie ma bata. Taką tłustą dupę nie wsadzę. Coś tu jeszcze gdzieś kiedyś... O, właśnie. Było. Jedna w ciąży... No, pan, te... Głodne są, ale dupy nie ruszą. A kunie zastawił. Ty, kurna, nie umiesz parkować, chłopie? A co ja, z jedną krową teraz będę cisnął? Dobrze, zapraszam na jedzonko. Pani nie, bo pani dobrze wygląda. A ja tę krowę to nie wiem, co ja z nią mam zrobić, kurczę. No gdzieś bym ją wziął, ale tu byczka nie ma żadnego, nie? Najwyraźniej. No dobra, to ty też sobie tutaj... Zaraz, którą ja krowę prowadziłem, kuźwa, bo już nie wiem. A. No i właśnie. Chodź, ty sobie tu zostaniesz. Chodź tu, krowo. Dobra, a co z tymi kuźmi się tutaj dzieje? Zdrowieje po porodzie. Oj, tak niebezpiecznie tak do konia podchodzić, ale... No może być różnie. To zależy, jak koń stanie. Dobra, proszę iść się najeść. Eś, ja to mam, kurna, z tą hodowlą tutaj, a mi się zachciało. A pani to na co czeka? Ja pierdykam, no podprowadzić pod sam paśnik, kuźwa, bo przecież dupska nie ruszy. Co, na lawetę cię może wziąć, co? Przecież tak się nie godzi, a ty? Chodź tu, moku. Małe i głupie. No i gdzie olezie? Dobra, idę stąd, bo mnie zaraz coś trafi. Jeszcze lawiruję między plackami, kuźwa, żeby w to nie wdepnąć. No ale dobra. Słuchajcie, gdzie może być burek? No, burek. Bureczku. Słuchajcie, czy jest prawdopodobieństwo takie, żeby burek zdechł? Czy tutaj w ogóle mamy coś takiego, taką mechanikę? A to bardziej bogów się trzeba zapytać, nie? Czy tutaj zwierzę może zdechnąć? Bo to przecież choćby ze starości, nie? Ciekawa sprawa. Muszę dopytać, bo... Ja
nie życzę temu tego Burkowi, bo on miał moją czapkę świąteczną, kuźwa, na głowie. Ale jest bardzo prawdopodobne, że Burek mógł kopnąć w kalendarz, nie? Ja go tu nigdzie nie widzę. No i po Burku. No dobrze, słuchajcie, jak tam wygląda sytuacja tutaj na sazie? Kazik, przestań, kuźwa, naprawdę, być se hopem. Proszę bardzo, w ten sposób to wygląda. I trzeba będzie również ogarnąć, słuchaj, ta las. I propozycja jest taka, żeby może tutaj też część jakby tego naszego pola, powiedzmy, przeznaczyć właśnie na las. Jodełki i te sprawy, no, tego typu drzewka tam hodować. Ze względu na fakt, ponieważ drzewo potrzebne jest. A ja chciałem to drzewo i mi dodali. I za co dziękuję bardzo serdecznie. Pewnie i tak mieliście to w planach, ale będę upierał się przy swoim, że to za moją sprawką. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego jakże poświętnego, zacnego odcinka. Zostawcie lajki, suby, sekcje komentarzy należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.